Serwus muzykanci. Zanim odpowiem na pytanie postawione w tytule, czy warto znać nuty, czy nie warto znać nuty, napiję się kawy. Także dziękuję Ci, jeżeli należysz do osób, które postawiły mi kawę na zrzutce.pl. Pod filmem jest zawsze link. Także możemy napić się razem kawy. Także moi drodzy, czy znajomość nut jest ważna? Może zacznijmy od tego, czym jest teoria muzyki. Pamiętam, jak w 1991 roku, zaraz po mojej komunii świętej, pojawił się mój pierwszy nauczyciel muzyki, pan Janusz Marut z Wrocławia. I on na pierwszej lekcji powiedział tak: bardzo fajnie, ale grzeje słońce. I on na pierwszej lekcji powiedział tak: bardzo fajnie, że grasz za słuchu praktycznie wszystko, ale od dzisiaj koniec grania za słuchu. Teraz będziemy się uczyli nut. I dopiero jak się nauczysz nut, będziesz mógł znowu grać ze słuchu. Także moi drodzy, cofnijmy się na chwilę tak krótko do teorii muzyki. Co to jest teoria muzyki? Czy warto znać nutę? Czyli tak, teoria muzyki. Co to w ogóle jest i czy warto uczyć się nut? Także można sobie nalać kawę, można szykować długopisy, zeszyty i tak i notować sobie, tak jak zawsze, na lekcji. Jeżeli chodzi o teorię muzyki, to musimy przede wszystkim pamiętać, że najpierw była muzyka. Istniała ona tysiące lat przed pojawieniem się teorii mającej wyjaśnić, co ludzie mają na myśli, szarpiąc na przykład zamiechę, jak w naszym przypadku na akordeonach. Także nie myśl, że jeśli nie masz wykształcenia muzycznego, nie możesz być dobrym muzykiem. Tak naprawdę, jeżeli jesteś dobrym muzykiem, nie mającym wykształcenia muzycznego, to przypuszczalnie masz bardzo dużą wiedzę teoretyczną, lecz po prostu nie znasz odpowiedniej terminologii lub szczegółów technicznych, które ktoś kiedyś po prostu nazwał. Sam mam w środowisku kilka osób, dobrych muzyków, którzy grają bardzo dobrze, wręcz znakomicie na instrumentach, ale nie mają wykształcenia muzycznego. Czasem trudno jest nam się porozumieć, pomimo tego, że sam nie mam wykształcenia typowo muzycznego na papierze, nie ukończyłem żadnej szkoły muzycznej, bo uczyłem się u dwóch prywatnych nauczycieli, zaczynając na poważnie właśnie w 91 roku. Uczyłem się także też z książek, interesowało mnie to, grając niemal każdego dnia i doprowadzając moje otoczenie czasem do szewskiej pasji. Także teoria muzyczna to jest coś takiego jak reguły gramatyki w każdym języku. I tak jak zapisanie słów na papierze służy do przekazywania informacji znajdującej się gdzieś daleko, czyli autor w Polsce napisał jakąś książkę, a gdzieś w innym państwie ktoś może usłyszeć, co autor chciał przekazać, co miał na myśli, bo jest przetłumaczona po prostu i no wiadomo, że jest przetłumaczona, ale napisał, ktoś może umie czytać i ją po prostu czyta. I opanowanie czytania nut jest tak jak nauczenie się nowego języka, bo wtedy każdy znający nuty może odtworzyć jakiś utwór z 5 linii, po prostu jest zapisane jak litery. Wiem, że można grać ze słuchu. To bardzo dobrze świadczy o osobie, która potrafi grać ze słuchu. Jak ktoś potrafi grać ze słuchu, to znaczy, że czuje, że ma ten talent muzyczny. To jest to. Jednak już nie zagrał utworu, którego nie zna, którego nigdy nie usłyszał, a który ktoś kiedyś zapisał w nutach, czyli musi usłyszeć kilkanaście razy piosenkę i wtedy zagra ją ze słuchu. Ale gdy ma możliwość usłyszenia jej tylko raz, albo w ogóle, a zależy mu na niej, wtedy nie zagra jej ze słuchu. Wiele osób na świecie nie potrafią czytać ani pisać, ale pomimo tego przekazują swoje myśli, swoje uczucia. I na tej samej zasadzie istnieje mnóstwo intuicyjnych muzyków samouków, którzy nigdy nie nauczyli się czytać i pisać nut, a w dodatku cała idea zapisów nutowych i teoria muzyczna wydaje im się nudna i zupełnie niepotrzebna, zbędna. Tak jak nauczenie się czytania i pisania pozwala po prostu szybciej przyswajać wiedzę, tak i przyswajanie teorii muzyki ułatwia grającemu życie po prostu. Także
Można sobie wziąć teraz łyk kawy. Bardzo dobra kawa na takim pikniku. W ogóle to jestem na pikniku. Mam przygotowaną sałatkę, sobie zrobiłem z samych warzyw. Wspaniały deser schowany z tyłu, żeby mnie nikt nie zjadł. Nie wiem, czy będzie widać. A, dobre. Jogurt. Jogurt, truskawki, borówka amerykańska i masło orzechowe. Ale też naturalne. Także wracając do tematu. Co jeszcze może dziać się, gdy nie grasz z nut? Ostatnio na grupach na Facebooku, na grupie Świat Akordeonu, na Akademii Muzykanta, na fanpage'u, zrobiłem ankietę. I proste pytanie zadałem, dwa pytania. Każdy jak sobie tam, jest na przykład rok czasu i każdy jak sobie gra, to czy uczy się regularnie jakichś nowych utworów, czy po prostu jak się nauczy jednego utworu, to już go pewnie cały czas ćwiczy. I powiem Wam, że 52% osób odpowiedziało, że przygrywają tylko te same utwory. A 48% odpowiedziało, że dokłada i uczy się nowych utworów. I to są osoby przeważnie, które znają nuty. Co jeszcze może się dziać, gdy nie znasz i nie grasz z nut? Jeżeli utwór jest na poziomie jakimś średnio zaawansowanym i minie jakiś czas, będziesz mieć przerwę, zapomnisz go, bo pamiętaj, że to nie jest tak jak z nauką gry na rowerze. Możesz wplatać lub pomijać i zjadać nuty. I tak z roku na rok zjesz jakąś nutę, dodasz nową od siebie i powstanie chałtura. A wydawać dzisiaj będzie, że jest ok, że jest tak jak powinno i jaką fajną wersję grasz, ona jest poprawna. Uwierz mi, ona jest tylko dla Ciebie fajna. Zobacz, ile jest profesjonalnych muzyków i koncertów. Są koncerty chopinowskie. Wszyscy mają te same nuty, ale każdy inaczej gra ten sam utwór. Co lepsze, nikt nie jest w stanie zagrać dwa razy tak samo jednego utworu. Zawsze może przecież lepiej. Tak jak mówi to Cygan w filmie Uprowadzenie Agaty. Nie wiem, czy oglądałaś. Jeszcze, co się dzieje, jak się nie zna nut? Właśnie to jest takie dodawanie od siebie. Grasz melodię, dodasz, zgubisz nutkę, dodasz własną nutkę i później jakiś charakterystyczna solówka jakiegoś utworu. Ja pamiętam, jak kiedyś grałem na chałturach jakiś i właśnie słyszałem, jak kolega, który nie grał z nut, w ogóle tak, takim też samoukiem był, po prostu grał na klawiszach. No jest na przykład solówka pana Laskowskiego, Świat nie wierzy łzom. Jest taka charakterystyczna solówka. Można sobie gdzieś na YouTubie znaleźć. I jak on zagrał tą solówkę, ona była do niczego niepodobna. Ona była w tych akordach, ale nie wiem, czy ze dwie nuty mówił o tej melodii, o tym, co autor miał na myśli. On po prostu jakby chciał improwizować. Znaczy nie improwizować, po prostu dodawał co jakiś czas swoje nuty, zmieniał melodię, że już zapomniał, jakie jest oryginalne. Koledzy zespołu się przyzwyczaili do tego i jak ja zagrałem już swoją, to oni się popatrzyli na mnie, co ty grasz w ogóle, nie? Ja mówię, no to weźcie sobie zobaczyć, przecież nuty, no tak w nutach jest, tak? Także po to też warto znać nutę, że za każdym razem, jak ćwiczysz swój utwór, grasz swój utwór, może nawet nie zauważysz, że dodasz jakąś nutkę, zapomnisz, czy jakaś pauza w tym miejscu, w tym jest, w tym i po prostu się robi całkiem inny utwór. Także dlatego warto uczyć się nut. Także tyle to. Jeszcze raz dziękuję za postawienie mi kawy na zrzutka.pl. To jest www.zrzutka.pl, łamane można dać na Z, łamane na Balfelgofer i tam pojawi się zrzutka. Można postawić mi też kawę. Bardzo się ucieszę. Także trzymaj się, cześć. Wszystkiego dobrego.